Dzień dobry. Jesteśmy na stoisku firmy Technisat, która ma kilka interesujących nowości. Hitem targu w Satkrag jest moduł NCAM HD. Kiedy to wejdzie do sprzedaży, jaka jest cena i jak to w ogóle będzie wyglądało? Czy można zdradzić trochę szczegółów? Oczywiście, możemy uchylić rąbka tajemnicy. Niestety nie oderwiemy tego opakowania, bo jest przyklejone. Moduł, który tutaj prezentujemy, będzie dostępny w sprzedaży od 1 listopada. Cena sugerowana, katalogowa dla klienta końcowego takiego produktu to jest 249 zł. W tej cenie jest już ujęte 3 miesiące dostępu do pakietu HD. Czyli czy myśli Pan, że w tej cenie będzie zainteresowanie na taki moduł? Po przeprowadzonej analizie przez dwie niezależne firmy wiemy, że zainteresowanie jest ogromne. Jakie inne produkty ciekawe mamy? Tutaj telewizor Technisata, czy to też jest nowość, czy tylko służy jako wyposażenie stoiska? W roku 2010 na imprezie takiej jak Satkrag prezentujemy kilka nowych produktów. Między innymi jest to ten telewizor serii Techniline. Telewizor, który ma wbudowany pojedynczy tuner do telewizji naziemnej, kablowej i satelitarnej. Ma ten odbiornik wbudowane dwa złącza common interface, możliwość nagrywania na dysk twardy po porcie USB w trzech wersjach kolorystycznych. Kolejną nowością, jeśli mówimy o telewizorach, jest telewizor bardziej zaawansowany. Jest to seria telewizorów Multivision Isio. Produkt ten ma 200-hercową matrycę LED-ową, tunery do telewizji kablowej, satelitarnej i naziemnej typu Twin, wbudowana dwa złącza Common Interface, dwa złącza Konaxowe. Istotna rzecz, wbudowana jest tutaj przeglądarka internetowa oparta na jądrze Opery. Możemy to zaprezentować. Bardzo proste wybieranie. Wchodzimy dwoma przyciskami przez port www i możemy wybrać sobie tutaj z pilota lub za pomocą bezprzewodowej klawiatury stronę, która nas interesuje do przeglądnięcia. Tutaj możemy zaprezentować nawet jakąś polską stronę. Satkurier. Satkurier. O, tutaj trochę cofniemy. Chyba to zajmie trochę czasu. Może zająć troszkę czasu, mniejsza z tym. Więc może pominiemy ten krok. Jakie inne ciekawe produkty tutaj widzę? Dwa odbiorniki. Mamy również dwa odbiorniki. Są to następcy topowych modelów, takich jak Digicorder S2X i Digit HD 8SX. W tym momencie nazwy uległy troszkę skróceniu. Mamy teraz Digita Isio i Digicordera Isio. Oba produkty mają po dwa złącza Common Interface CI+. Model Digicorder został dodatkowo wyposażony w czytnik pamięci SD. Oba odbiorniki mają dwie głowice. Digicorder nadal ma dysk twardy, Digit nie ma takiego dysku, natomiast ma możliwość nagrywania po porcie USB lub po porcie SATA. Nowością w przypadku tych odbiorników jest funkcja obsługi internetu, tak jak w przypadku telewizorów serii Multivision. Ten odbiornik dostał nagrodę Digibox T4 na wystawie za jako najlepszy odbiornik DVB-T. Zgadza się. Jest to odbiornik produkowany w polskiej fabryce, tak jak większość naszych wyrobów, a raczej wszystkie nasze wyroby, kraj produkcji Polska lub Niemcy. Odbiornik obsługujący MPEG-4. Jeśli spojrzymy z tyłu, jest to rozwiązanie dla szerokiej gamy klientów. Dla klientów, którzy mają starsze typy telewizorów po portach SCART lub po porcie HDMI z możliwością nagrywania przez USB. Do sprzedaży wejdzie też odbiornik Technistar. Prawda? To jest odbiornik, który prawdopodobnie będzie dedykowany też do tego modułu. Jak najbardziej. To jest odbiornik m.in. dedykowany do tego modułu telewizji TNK HD. Odbiornik wyposażony w jeden port Common Interface, w jeden czytnik konaksowy. Z tyłu mamy złącze USB, które umożliwia nagrywanie na dysk zewnętrzny. Anteny Technisata dla telewizji naziemnej też. Tak, jest to uzupełnienie naszego odbiornika. Wiemy, że proces cyfryzacji biegnie bardzo szybko tego roku, w związku z czym wprowadziliśmy trzy antenki w różnych designach. Dwie najpopularniejsze to jest ta, którą tutaj widzimy,
Antenka, która ma wzmocnienie 21 dB. Czy to też robi jako antenę, czy to jest tylko podstawka? Nie, to jest tylko i wyłącznie podstawka. Drugą kolejną anteną, która się już w naszym kraju bardzo dobrze sprzedaje, jest ta antena ze wzmocnieniem 36 dB. Jest to produkt naprawdę godny zaufania i który wybiera szeroka gama konsumentów. Jaka jest cena tego tej anteny? Sugerowana cena tej antenki to jest 69 zł, także nakład pieniężny nie jest wysoki w przełożeniu na jakość, którą gwarantuje ten produkt. Technica to także karty do komputera, prawda? Też produkujecie je w Polsce. Zgadza się. Technica produkuje karty i w Polsce. Nowością, tegoroczną nowością tak naprawdę jest produkt, który umożliwia odbiór naziemnej telewizji cyfrowej. Jest to typowy pendrive, który zostaje włączony do portu USB. Następnie użytkownik w zestawie ma załączoną antenkę, którą możemy tutaj pokazać. Jest to mała antenka. W miejscach, gdzie ten sygnał jest bardzo dobry, ona będzie wystarczająca. Jeśli natomiast mamy tereny, w których ta antenka będzie zbyt słaba, możemy zastosować przejściówkę do standardowej anteny zewnętrznej. I sprawa jest również rozwiązana. Jeden z najmniejszych odbiorników DVB-T. Tak mi się wydaje, że to musi być duża skrzynka, a tutaj wystarczy włożyć do laptopa i już. I oglądamy na wielką telewizję cyfrową. To będzie ciekawe rozwiązanie. Technicat ma też w swojej ofercie multiswitche, które są produktem niemieckim, a nie produktem chińskim. Pokażmy 5 na 8, czyli multiswitch na jednego satelitę, na hotbirda z 8 wyjściami na zewnątrz do 8 tunerów. Tak, Technisab ma tak naprawdę dwie linie produktowe. Linie, które się nazywają TechniSystem i linie, które się nazywają TechniSwitch. Podstawowe takie różnice w przeciwieństwie do konkurencji, tak jak widzimy, to mamy tutaj bardzo mały wymiar, wysokie parametry separacji, czujniki zabezpieczające przeciwko zwarciu. Jeśli nie daj Boże, na którymś przewodzie będzie zwarcie, switch nie przepali się, tylko się automatycznie wyłączy. To jest kilka z takich głównych cech naszych produktów. Atutem naszych produktów jest również to, że mogą działać bez zasilacza. Zasilanie będzie wtedy wykorzystywane. To jest GigaSwitch 17 na 8 na 4 satelity i dla 8 tunerów. I do tego jest jeszcze możliwość dołączenia kaskady, prawda? A na 4 jest kaskadowy, tak, to jest akurat kaskadowy. Z znaczeniem K to jest kaskadowy, a to jest ten pierwszy, tak? Ten to jest MultiSwitch 17 na 8. Bardzo kompaktowy, mówiąc szczerze, bo innych firm chyba są dwa razy większe. Zgadza się. Tutaj, jak widzimy, te odległości między wyjściami i wyjściami są bardzo małe z zachowaniem wysokich parametrów kranowania. Mamy jeszcze stację czołową, którą technica produkuje. Czy to jest najnowszy model? Niestety jeszcze to nie jest najnowszy model. Najnowszy model nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Mamy nadzieję, że będzie dostępny przez najbliższy okres 4 tygodni. Powinien się już pojawić. Tu konwertery jakieś, czy to jakaś nowość, czy co to jest? Tak, to jest tańsza seria konwerterów Technisata, sygnowanych logiem Digital Box. Konwertery zaczynają się od singla, idąc przez twina, quada do quattro dochodząc, to jest a nawet do octa. Quad. No to też nowość, to nie są konwertery znane. Te kompaktowe, nie wiem czy tu gdzieś widzimy, konwerter 1? Widzimy. Tutaj jest, to są konwertery techniczne. Tak, tutaj też jest. Tak, to jest konwerter, to jest do anteny Technisata ze specjalnym montażem. Czasami nie wszystkim to odpowiada, bo ktoś ma antenę, to taki konwerter z klasycznym uchwytem na 40 mm. A tutaj na zasługę tych konwerterów służy kilka faktów. Jeśli użytkownik zauważy to, obudowa jest bardzo śliska, więc zimą lód i śnieg bardzo łatwo spływa z tych konwerterów. Dodatkowo jest nałożona specjalna warstwa ochronna na promieniowanie ultrafioletowe, więc nie ma możliwości, aby to pękało podczas słońca. Jest ta osłona tak naprawdę tego konwertera, jest stopem takiego plastiku, który uniemożliwia, żeby w niskich temperaturach ona pękała. Natomiast jeśli faktycznie jakiś użytkownik nie jest zadowolony z tego rozwiązania, do każdej naszej anteny ma możliwość zastosowania standardowego konwertera. Rozumiem. Czy jeszcze jakieś nowości interesujące? Antena
A widzę antenę, także antena jest produktem dobrze znanym. Coraz większa rzesza klientów, da się to zauważyć jeżdżąc po naszych drogach i miastach oraz mniejszych miejscowościach. Coraz częściej pojawia się na budynkach. Antena o parametrach 45 cm, wykonana w pełni z aluminium. Czasza, tylne uchwyty, uchwyt do konwertera, no i oczywiście konwertery Technisata. Użytkownik ma tutaj do wyboru konwerter typu single lub konwerter typu twin. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję.